Może okazać się, że badania genetyczne zwłok marszałka Śmigłego Rydza wykażą, że to nie jest Śmigły, a to może być faktycznie marszałek. Ciekawostka. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj wyjaśnię, dlaczego badania genetyczne szczątków marszałka Śmigłego to może być pułapka. Pochodzenie żadnego z polityków II Rzeczpospolitej nie było kryte taką tajemnicą jak Śmigłego Rydza. Z reguły politycy tamtej epoki pochodzili z rodzin inteligenckich lub szlacheckich, ziemiańskich, natomiast o Śmigłym właściwie nic nie było wiadomo. Wszyscy wiedzieli, że urodził się w Brzeżanach, na terenie dzisiejszej Ukrainy, i pochodził z ubogiej rodziny. Natomiast sam marszałek nigdy tego tematu nie poruszał, co więcej, gdy indagowano go o to, stwierdzał, że człowieka powinno się oceniać przez pryzmat jego czynów, a nie tym, kim byli jego rodzice. Edward Śmigły Rydz urodził się 11 marca 1886 roku i oficjalnie był synem Tomasza Rydza, kaprala plutonowego, służącego w pułku piechoty w Brzeżanach, oraz Marii Babiak. Natomiast udało mi się dotrzeć do dokumentów parafialnych, z których wynika, że kiedy zgłoszono jego urodziny, a właściwie chrzest, 11 miesięcy dopiero po urodzeniu, to było rzadkością w tamtych czasach, kiedy dzieci chrzczono od razu, to jako ojciec figurował NN nieznany, natomiast matką była faktycznie Maria Babiak. Skąd wziął się zatem Tomasz Rydz jako ojciec przyszłego marszałka? Przyszły marszałek był dzieckiem nieślubnym i zapewne tak późno został chrzczony tylko dlatego, że jego matka miała nadzieję, że biologiczny ojciec uzna swoje potomstwo. Gdy to jednak nie nastąpiło, a nie można było już dłużej czekać, być może mały Edward chorował, w takim wypadku Maria ochrzciła go i nie podała imienia ojca. Ważna poszlaka. Chrzest odbył się w obrządku katolickim, a rodzina Babiaków była grekokatolicka. Możliwe, że to jest sugestia, że ojcem był katolik, gdyż w mieszanych małżeństwach synów chrzczono po katolicku, a córki po grekokatolicku. Maria nie zamierzała jednak sprawy tak zostawić i poszukiwała kandydata na męża, który zgodziłby się uznać małego Edwarda za swoje dziecko. I takiego człowieka znalazła. Był nim plutonowy miejscowego pułku piechoty Tomasz Rydz, pochodzący spod Wieliczki. Był ciężko chory na gruźlicę i wiedział, że długo nie pożyje, dlatego zapewne poszedł na rękę Marii. Odbył się oficjalny ślub, Tomasz uznał Edwarda za swojego syna, dał mu swoje nazwisko, po czym umarł. I tu właśnie tkwi problem. Od kilku lat głosiłem konieczność ekshumacji szczątków Śmigłego Rydza ze starych powązek, bo jeżeli okazałoby się, że nie jest tam pochowany marszałek, to podręczniki do historii Polski okresu wojny należałoby napisać na nowo. Tyle, że mamy problem. Niedawno faktycznie ekshumowano szczątki marszałka, ewentualne szczątki marszałka, z powązek i mają być przeprowadzone badania genetyczne. Tylko skąd będzie pobrany materiał genetyczny? Od potomków Rydzów spod Wieliczki? Jeżeli tak, to faktycznie na powązkach mógł być pochowany Śmigły, a badania genetyczne wykażą, że to nie jest on. Absurd, ale całkiem możliwy. Jedyną chyba możliwością, tak naprawdę, jest pobranie materiału genetycznego z grobu matki Śmigłego, Marii Babiak, który zachował się w Brzeżanach. Mam nadzieję, że odpowiednie czynniki na to wpadną. Więcej informacji o marszałku znajdziecie w mojej książce Tajemnice marszałka Śmigłego Rydza. Bohater, tchórz czy zdrajca. A jeżeli wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!